Witajcie, kolejna odsłona gwiazda: wyciągnięcie ręki. Do tej pory opowiadałem Wam o gwiazdach, innych ciałach niebieskich w układzie słonecznym, a teraz powiem Wam, jak zrobić pierwszy krok do tego, aby tam polecieć. No to startujemy. Tytuł materiału to SpaceX symulator dokowania do ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Proszę Państwa, opowiadam o tym, bo przeglądałem archiwalny numer czasopisma Urania Postępy Astronomii i tam trafiłem na bardzo zjawiskowy start rakiety Atlas V z przylądka Cape Canaveral na Florydzie. No i to była Urania z 2019 roku. No i postanowiłem opowiedzieć o czymś, co jest bardzo realne, a mianowicie o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i o tym, w jaki sposób nauczyć się dokować do niej. Tutaj, proszę Państwa, widzicie zdjęcie międzynarodowej stacji kosmicznej ISS, wykonane 8 grudnia 2021 roku z pokładu statku kosmicznego SpaceX Crew Dragon Endover. I tak to wyglądało. Natomiast przez okno stacji kosmicznej, ten zbliżający się statek SpaceX wyglądał w taki oto sposób. Zadanie Państwa za chwilę będzie bardzo trudne, bo pokażę wam symulator, taki symulator, na którym trenują astronauci przed lotem w kosmos, dokładnie na pokładzie tego Dragona 2, który państwo tutaj widzicie i to jest moment akurat dokowania. Więc to co tutaj widać na tym obrazku, to będzie państwa zadanie. Symulator znajduje się w internecie i popatrzcie państwo, w górnej części wyświetla się adres strony. Bardzo polecam, żeby sobie ten adres strony zapisać. Po kliknięciu wyświetla nam się już w przeglądarce taki oto ekran startowy. Zanim państwo wystartujecie, możecie sobie zobaczyć, jaki jest aktualny interfejs statku kosmicznego Dragon X. Po kliknięciu tutaj jest też taka informacja wstępna, podstawowy tutorial, a mianowicie wszystkie parametry na interfejsie, parametry lotu na zielono muszą w trakcie dotknięcia stacji ISS przez dragona II być poniżej 2 dziesiątych. Wtedy takie lądowanie, takie dokowanie możemy uznać za udane. I są jeszcze tutaj różne instrukcje, które możecie państwo sobie przewertować. Natomiast ja tego tutaj nie będę robił, bo nie mamy czasu. Możemy sobie natomiast zaglądnąć tak szybko do aktualnego interfejsu. Popatrzcie państwo, tak to wygląda aktualnie. Widzimy wnętrze Dragona 2, i to jest ten interfejs, który będziecie Państwo za chwilę obsługiwali. Obsługa jest naprawdę prosta. To jest chyba najprostszy interfejs do dokowania dwóch obiektów kosmicznych, jakie człowiek do tej pory w ogóle stworzył. Wracamy w takim razie do naszego symulatora. I możemy chyba już zaczynać. Proszę bardzo. To jest ekran startowy. No i popatrzcie Państwo. Od razu rozpoczyna się misja, od razu tracimy stację ISS z widoku i rozpocznie się rotacja, która spowoduje, że za chwilę ona sobie odleci. Na dole widzimy Ziemię, która nam po prostu jakby umyka, no bo wiadomo, że ISS okrąża Ziemię w ciągu około półtorej godziny. I teraz tak, proszę Państwa, dwa zestawy pilotów po prawej i po lewej. Zestaw pilotów po prawej służy do zmiany rotacji w różnych kierunkach. Mamy tutaj trzy osie. Widać, że kliknięcie powoduje pewien efekt. Jak chcę zmienić efekt w drugą stronę, to klikam po przeciwnej stronie. W środku mamy taki przycisk, który oznacza czułość, czyli jak mamy wciśnięty, no to jedno kliknięcie daje większy ciąg silnika, a kiedy wyciśniemy ten przycisk, kiedy jesteśmy już blisko stacji te zmiany są bardzo subtelne, powinny być bardzo subtelne i wtedy mamy większą jakby dokładność wykonywania manewrów. Po lewej stronie natomiast mamy możliwość wykonywania translacji. Do góry poruszamy się statkiem, w dół, w lewo, prawo. Również możemy zwiększyć ten nasz skok, czyli ciąg silników. Widać, że to od razu nam wychodzi. No i taki bardzo ważny element, a mianowicie no, warto byłoby do tej stacji kosmicznej się zbliżać, prawda? Więc jak klikamy, to tak naprawdę w drugą stronę następuje odrzut jednego z 16 silników Draco, w której jest wyposażona e, kapsuła Dragon 2, no i wtedy następuje, e, no cóż, no, trzeci efekt, e, trzecia zasada dynamiki, odrzut w drugą stronę, a my lecimy sobie w kierunku stacji kosmicznej ISS, widać, że trudno mi w tej chwili trafić w ogóle w tą stację. Ja Państwu opowiadam tutaj gadu-gadu, a widać, że trudno mi się trafia. No w każdym razie, proszę Państwa, tutaj mamy jeszcze taki celownik. Ta biała tutaj kropeczka powinna się pokryć z tą zieloną, więc widać, że jesteśmy daleko poza zasięgiem. Nawet w tej chwili przy, tym, przy tej demonstracji nie trafię Państwu w stację, niestety. Natomiast na tym interfejsie jeszcze są zielone. Cyferki, które się zmieniają. One podczas dotknięcia stacji, podczas dokowania powinny być poniżej dwóch i wtedy taka, takie dokowanie uznajemy za udane. Przypomnę: po prawej stronie manipulujemy kątami i to jest pierwsza akcja, którą musimy podjąć. Po lewej stronie manipulujemy translacją, czyli przesunięciem stacji. Wszystkim zarządza 16 silników Draco. Życzę Państwu udanej symulacji. Zachęcam do tego, żeby się przyłożyć. Nie od początku na pewno będziecie w ogóle trafiali w stację, ale prędzej czy później mam nadzieję, że wszyscy zadokujecie. Rozpoczyna się już era turystyki kosmicznej, więc na pytanie, czy leci z nami pilot, ja myślę, że ci, którzy zadokują, będą mogli podnieść rękę i powiedzieć: Tak, mogę spróbować. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.